Tomasz Komenda otrzymał od premiera Mateusza Morawieckiego wyższą rentę. Premier nie czekał na wniosek o przedłużenie i sam przyznał rentę na kolejne 3 lata. Przy okazji dorzucił 500 zł. Teraz Komenda dostanie miesięcznie 3700 na rękę. Proszę Państwa, wielokrotnie Państwa informowałem o tym, byłem przez prawie 10 lat ścigany za czyny, których nie popełniłem. Dwukrotnie wyrzucono mnie z pracy, z tego powodu od wielu lat nie pracuję. Mam 61 lat, jestem bez jakichkolwiek szans na zatrudnienie, tak doskonale mam zrujnowaną opinię na rynku pracy. Wobec tego, ponieważ byłem ścigany za czyny, których nie popełniłem, byłem ścigany w czasie jeszcze, gdy byłem podwładnym Morawieckiego i on doskonale tą sprawę moją zna, jeszcze z czasu właśnie, gdy pracowałem w Banku Zachodnim WBK na stanowisku dyrektora obszaru, a on był wtedy wiceprezesem zarządu, dyrektorem pionu, nieraz rozmawialiśmy na ten temat. Dlaczego rozmawialiśmy? No bo mnie policja poszukiwała z polecenia pani prokurator Radosławy Lidan. Wobec tego, zapoznawszy się z tymi artykułami, z tymi informacjami, które Państwu przedstawiłem, zresztą nie tylko fakt o tym informował, skierowałem wniosek pismem z 8 maja o przyznanie mi renty specjalnej w wysokości 2500 zł. Wyjaśniłem, że nie dość, że byłem ścigany, to teraz Ziobro przez 3 lata nie rozpoznawał mojego wniosku o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia, którym zakończono sprawę. I dostałem to oto po zawiadomienie z 14 maja 2019 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Prezesa Rady Ministrów, radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Osińska, która mnie poinformowała w jakich okolicznościach, zatem, że albo za zasługi w określonej dziedzinie aktywności, równoległą przesłanką uzasadniającą przyznanie przez prezesa Rady Ministrów emerytury lub renty w omawianym trybie może być katastrofalne zdarzenie losowe, które posiada element wyjątkowości. To więc jeśli mnie przez prawie 10 lat ścigano za czyny, których nie popełniłem, z których jeden nigdy nie był przestępstwem, no to jest to element wyjątkowości. Nawiasem mówiąc, to byłem ścigany za znieważenie za pośrednictwem internetu 15 sędziów Sądu Okręgowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zola i jego małżonki adwokat Wiesławy Zol, co też jest chyba wyjątkowe, ale to już jest innego rodzaju wyjątkowość, że akurat tyle autorytetów moralnych postanowiło uczynić mnie przestępcą. Takie rozumienie wyżej wymienionego uprawnienia prezesa Rady Ministrów potwierdzone zostało m.in. przez dotychczasowe orzecznictwo administracyjne i napisała mi tutaj ta pani, że no, trzeba będzie na podstawie artykułu 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia proszę o potwierdzenie chęci ubiegania się o takie świadczenie. No i wyjaśniłem mi, że trzeba będzie sprawdzić sytuację materialną członków mojej najbliższej rodziny. Ponieważ nie chciałem, żeby po raz kolejny nękano dość nachodzeń policji, tak mieszkania mojej matki, jak i moich dzieci, wobec tego nie podejmowałem dalszych działań, proszę Państwa, ale złożyłem wniosek o doręczenie mi tym oto pismem z 20 września, o doręczenie mi informacji publicznej w postaci podania kwoty wynagrodzenia miesięcznego autorki tego pisma, to znaczy pani Beaty Osińskiej. I otrzymałem wyjaśnienie z 16 września. Informuję, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kwoty brutto wynagrodzenia radcy szefa KPRM pani Beaty Osińskiej zostanie wydana i przesłana panu decyzja administracyjna. To znaczy nie mogę wiedzieć, ile zarabia pani Osińska. No i wydano decyzję administracyjną, doręczono mi ją. Proszę Państwa, kilka bitych stron. Raz, dwa, trzy, cztery. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Prawny, zastępca dyrektora Michał Frączkiewicz wyjaśnił mi, że odmawiają udostępnienia informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej tejże pani Beaty Osińskiej. Ponieważ, proszę Państwa, no, bida mnie coraz bardziej przyciskała, no to skierowałem kolejny wniosek z 20 września 2019 roku do Mateusza Morawieckiego o przyznanie mi świadczenia rentowego, czyli renty specjalnej. I otrzymałem pismo z 26 września 2019 roku pani Beaty Osińskiej, tej samej, która była autorką tego pisma, która poinformowała mnie, że organ wystąpił, to znaczy ten organ, prezes Rady Ministrów, odrębnym pismem do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim z prośbą o spowodowanie ustalenia aktualnej sytuacji socjalno-bytowej pana i pana najbliższej rodziny. A to jest pismo, kserokopia, którą odebrałem w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Adresatem był dyrektor tego wydziału, pan Jacek Kowalczyk. Autorem Rafał Siemianowski, zastępca dyrektora Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Prezesa Rady Ministrów. W związku z powyższym, to znaczy w związku z tym, że Kękuś się ubiega,
Uprzejmie proszę o spowodowanie ustalenia aktualnej sytuacji socjalno-bytowej Zbigniewa Pienkusia i członków jego najbliższej rodziny, w tym zobowiązanych do alimentacji. Zobowiązanie do alimentacji to, proszę Państwa, między innymi, czy też przede wszystkim matka i dzieci. W taki sposób zachował się szlachetny Morawiecki. Skutkiem tego pisma było wystosowanie przez jego adresata, pana Kowalczyka, pisma do pana Witolda Kramarza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W związku z załączeniem przekazuję wystąpienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia aktualnej sytuacji finansowej Zbigniewa Pienkusia i członków jego najbliższej rodziny, w tym osób zobowiązanych do alimentacji. Proszę Państwa, znaczy wymiar sprawiedliwości mylił się przez prawie 10 lat, ścigano mnie za czyny, których nie popełniłem. Ziobro, zatem podwładny z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szlachetny Ziobro, podwładny szlachetnego Morawieckiego, doskonale wie o tym, w jakich okolicznościach byłem ścigany. Szlachetny Morawiecki opowiada o swojej szlachetności, jacy to oni będą wspaniałomyślni. Przecież mógł pogadać z Ziobrą, a on nie. Niech matka i dzieci płacą Pienkusiowi, niech udają pieniądze, skoro go wymiar sprawiedliwości zniszczył. W związku z takim zagrożeniem dla mojej matki i moich dzieci wysłałem to pismo 17 października do pana Witolda Kramarza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, którym poinformowałem go o mojej rezygnacji z renty. I później wysłałem pismo z dnia 24 października 2019 roku do szlachetnego Morawieckiego, wniosek o sporządzenie doręczenia informacji w postaci podania przepisu prawa, na podstawie którego Rafał Siemianowski, autor pisma, które Państwu przedstawiłem, pismem z 26 września, skierowanym do adresata, którego przedstawiłem, złożył wniosek o spowodowanie ustalenia aktualnej sytuacji socjalno-bytowej członków mojej rodziny, w tym osób zobowiązanych do alimentacji i podanie, których członków mojej najbliższej rodziny dotyczył ten wniosek. Złożyłem również zawiadomienie o mojej rezygnacji z przyznania mi przez prezesa Rady Ministrów, adresata niniejszego pisma, szlachetnego Morawieckiego, renty specjalnej. I oto, proszę Państwa, otrzymałem pismo z 31 października 2019 roku od znanej już Państwu z moich opowiadań pani Beaty Osińskiej, radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podwładna szlachetnego Morawieckiego, która mnie poinformowała, że w związku z pana wnioskiem z 24 października o spowodowaniu ustalenia sytuacji socjalno-bytowej członków pana najbliższej rodziny, uprzejmie informuję, że podstawą prawną do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i do załatwienia sprawy w przedmiocie przyznania przez prezesa Rady Ministrów emerytury lub renty na podstawie artykułu 82 ust. 1 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi artykuł 7 ustawy z dnia 14 czerwca 60 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. I dalej pragnę zwrócić uwagę, że o czynnościach podejmowanych przez organ w toku postępowań, o takie świadczenie obok przesłanek ich przyznawania poinformowałam pana w piśmie z 14 maja 2019 roku. Odbiór pisma pokwitował pan w dniu 27 maja 2019 roku. No proszę Państwa, to jest to pismo i ani w nim słowa o artykule 7 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. Proszę spojrzeć. Dlaczego mi zatem zarzuca jakby w podtekście, że ja zupełnie niepotrzebnie prosiłem o podanie mi tych informacji, które Państwu przed chwilką zacytowałem, podając, że przecież odbiór pisma pokwitował pan. Ta pani Osińska to jest niezły, no niestety, ale takich wiele wśród podwładnych Morawieckiego, taki sam jest pan Kryński z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bezmyślnych tumanów. To teraz pozwolę sobie przedstawić, co to prawo stanowi, ten artykuł 82. Prezes Rady Ministrów, szczególnie w uzasadnionych przypadkach, może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach ich wysokości inne niż określone w ustawie. Te szczególne w moim przypadku okoliczności przedstawiłem, ponad 10 lat ścigania mnie, wrzucenia mnie z pracy. O innych związanych z tym zdarzeniach wielokrotnie opowiadałem w moich poprzednich materiałach. I artykuł 7, na który teraz powołał się szlachetny Morawiecki przez swoją podwładną, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności. Widzicie Państwo? To z powołaniem się na praworządność. Z urzędu lub na wniosek stron podejmują
wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. No to przecież Morawiecki powinien się był zwrócić do Zbigniewa Ziobry, żeby temu potwierdził, czy naprawdę polegają informacje i fakty, które ja podałem we wniosku o przyznanie mi renty specjalnej, a nie wydawać polecenie władzom z Krakowa, żeby te prześladowały, nękały moją rodzinę celem ustalenia ich stanu faktycznego. To jest przerzucanie odpowiedzialności z funkcjonariuszy wymiaru prawnego na rodzinę pokrzywdzonego, na ofiarę degrengolady, patologii funkcjonariuszy publicznych. No i oto, proszę Państwa, mam decyzję 30 października 2019 roku. Decyzja w związku z pisemnym zawiadomieniem Zbigniewa Pienkusia z 24 października 2019 roku o rezygnacji z przyznania mu przez prezesa Rady Ministrów renty specjalnej na podstawie artykułu 105 paragraf 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego postanawiam umorzyć postępowanie. Uzasadnienie, pouczenie, że przysługuje mi zażalenie, no wiadomo, że nie będę zaskarżał, skoro sam złożyłem zawiadomienie, że rezygnuję. Tak, proszę Państwa, szlachetny Mateusz Dziki Morawiecki traktuje ludzi.